A wy ja, szalom, witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem znajomy Myszo Szczura, to jest Herc of Iron 4 na modyfikacji Europka Universalis 4, przynajmniej jabłko w górze i soczystym komentarzu. Twój lord przynosi ciekawe wieści, klan Skryryryr eksperymentuje z butami, które mogą sprawić, że noszące je szczury będzie latał. Niestety w projekcie badawczym pojawia się ogromna przeszkoda, może przekonać wynalazców, żeby pracowali dla siebie. Rakietowe buty. Hej, serio, są rakietowe buty. Zainwestuj w projekt. Ryzykowna propozycja, ale ma spory, ogromny potencjał. Wysłać ci odpowiednie łapówki płatności. Czekajcie, 3000! Rakietowe buty, co to kurwa jest? Sklanie może nie pozwalają właścicielowi latać, ale sprawiają, że kroczy mu się znacznie lżej. Pancerz, obrona zwarcił, awanturnik, czas odnowienia budzi strach. Zabić wszystkich. Takie coś zawiedzie, ale jeśli zadziała, może zagrozić nam wszystkim. Niech lord natychmiast zgładzi, pogromi tę grupę i to natychmiast. 2000 exp. Nie no dobra, dawaj, zainwestujemy w latające buty. Mnie chłopy przekonały, znaczy jaszczurki, znaczy szczury, znaczy myszy. Tylko, że nie ci z upgrade'u w tej turze, ale spoko, dobra. Na czym to my staliśmy? A, to Talenkrieg. Naszego bohatera, niewielka armia, ale chodzi o to, żeby on sobie tutaj powoli awansował. Mógłbym go w sumie zabić, ale nie, dobra, większa szansa i większy, więcej bardziej się przysłuży, jak zrobi atak na garnizon zwykły. Zobaczymy, jak ich tam poobija. Sukces. No chłop ma 100% skuteczność, jak ten, jak mu było. No mało poobijał. Nie Wajda, tylko Wojtyła. Jakiejś tam kampanii w Napoleonie, co wszystkich pruskich generałów eliminował. To jest duża osada, nie? No właśnie, to będziemy oblegali. W ogóle tu były kopalnie, czy są dla nas kopalnie złota. Może najpierw tak zacznij budować. A ja w sumie mogę to szturmować. Dobra, kontynuuj oblężenie. Zaraz sprowadzimy więcej jednostek, to sobie pogadamy z tym typem. To mi sprowadzić, bo musimy przyspieszyć. Musimy przyspieszyć tempa, bo te jaszczurki się zaczynają buntować. Znaczy zaczynałem przeciwko nam szpiszkować i trzeba jak najszybciej. Co ty nie możesz? Aha, bo ty jesteś w trybie tym. Zrobimy tak i cyk. I patataje tam. I trzeba jak najszybciej te niebieskie jaszczurki, żeby na tych żółtych się skupić. No i to jest złoto, które w sumie nawet fajne bonusy. 600 dochodu z osady? Chuła. Niesamowite. Dobra, na automacie, bo to szkoda czasu. Co to jest? Siła robocza dostępna naturę. A, do budowy tego. Sztandar, prędkość, obrona, zwarcie minus 4. Takie trochę średnie. Dwie jednostki klan braci poszły. Okej. Oczywiście grabież, okupacja. Uzyskano talizman, amuletą, prowincja zabezpieczona. Uzyskano wróg zabity w boju, wróg zabity w boju. Jakie mamy jeszcze questy? Plądrowanie, quest na misję, wykonaj rytuał, to robimy. Aha, mamy dwa questy na plądrowanie. Dopilnuj zgryjówka, wymówki mamy pobudować. Dopilnuj, by zbudowane złoże spaczenia. To te złoże spaczenia się chyba robi? Tak, jeszcze jedna tura, żeby się zrobiło złoże spaczenia. Tu nic nie mamy. Jaki to jest garnizon w razie czego? No taki średni, jak oni przyjdą tą pełną armią z tą żabą na czele, to może być ciężko. Dobra, wy nie poruszcie się w tej turze, spoko. Możesz coś sensownego zrekrutować. O, bieda! Bieda nastała! Jednostki się kończą, trzeba zaraz będzie coś lepszego dorekrutować. Dobra, nie wiem, włóczników i tych porekrutuj, żeby uzupełnić straty. Na razie rekrutujemy co się da, ale widzę, że może awansować nasz chłop coś. O, super, tu coś wchodzimy. Potężny cios, punkty zdrowia, obrona w zwarciu. Dawaj, blizny weterana. Ile ty masz żywotności? 4700. Nie wiem, czy to dużo, czy nie. Specem nie jestem. Zarządzenie dostępne. Świetnie. Dostępne zarządzenie to machniemy wytworzona żywność, więcej spaczenia Skavenów. Tu się rozbudowało. Dwie jedna tura. Ok, good, good, good. Tu można rozbudować, ale mówię, w tej osadzie nie chcę chyba tego. Przeniesiemy na ten wolny slot potem. Coś możemy zbudować. Śmietniki są. To nie, to weź to wypierdziel. Te śmietniki są kompletnie potrzebne. Coś lepszego zbudujemy. I to się buduje osada. Ok, ok, obrzęduje. Możemy zrobić. Technologia się bada. Ta, ten ruch na mapie kampanii, to będzie dobre. To będzie mega dobre, trzeba to zrobić. Misja zakończona. Doszły cię słuchy, że jeden z twoich lordów, którego uważałeś za nic mniej zdradzieckiego, okradł, ograbił cię. Trafił mu się niezwykle potężny przedmiot, to pewnie te buty magiczne latające. I zamiast ci go ofiarować jako trybut, zachował go dla siebie. Niedobrze. Zaplombować to. Wyślij rynsztokowca, żeby mu ukradli i zostawił materiał z twoim symbolem. Szmatę materiał. Ale nie wspominaj o tym bezpośrednio rywalizującym z tą lordowi, okej? Odporność, lojalność, 4.
Ukaż mnie subtelnie. Interesują cię takie drobiazgi, bzdury, ale musisz trzeba okrywać taki brak szacunku. Zwiększ płacony przez niego trybut. Co to w ogóle jest? Odporność fizyczna, przychody z łupów zdobywanych po bitwie. Ej, to też jest dobre. Lojalność minus 4. Kurde, że mi się nie zbuntowało. Szkoda, że podczas eventu nie mogę zobaczyć, jaką oni mają lojalność. No skąd ja mam pamiętać? Potem jak będziemy mieli 30 armii, ja będę każdego na pamięć musiał znać. Dobra, zdawaj bandyty, nie będziesz mi okradać. Który to był? To był chyba ten generał, nie? Ile ty masz lojalności? 6, 10, a ty jesteś quickiem. No i spoko, ujdzie. Właśnie, czekaj, jakie ty masz te zaklęty przedmiot, broń, talizman? Co ty ze sobą nosisz? Dostałeś to coś? Nie wiem, czy to dostałeś, ale spoko. Dobra, ważne, żeby ten typ nie miał, że mnie okrada. Mógłbyś zabić tego generała? Ty możesz? Znaczy tego agenta? O, możemy ci zabójstwo busnąć i spróbujesz zabić tą jaszczurkę, co tu stoi. Wynik pozytywny 60%. Porażka! Jezus, pierwszą porażkę poniósł chłop. Niesamowite. Nie dojdziemy w tej turze. Jak nie dojdziemy, to idziemy na skraj prowincji, żeby jeszcze uzupełnienia weszły. I tak im w jedną turę nie dojdziemy. A jak staniemy tutaj, to przynajmniej uzupełnienia wejdą i w następnej turze lecimy, nie? No. Ty wolny slacik się zrobił, więc mi zbudujesz... A ty nic nie możesz dodać, bo to jest pierwszy poziom osady. No to grubo. Tego się nie spodziewałem, ale możesz złożyć... Złożę spaczenia z garnizonem. Widzicie, jaki to jest ładny szczurek z tym? Z wagonikiem? Tyle samo spaczenia, ale garnizon daje lepsze. No dobra, zbuduj. Niech będzie. Coś w głównej osadzie? Nope. A coś tutaj? Forteca świtu. 4 tury się buduje. Okej. Okej. Pieniądze są jeszcze. Dajcie mi kolejnego inżyniera. Ja chcę kolejne pod imperium zbudować. Serio, to pod imperium się tak podobają, że pod innymi osadami coś buduje. Okrutny cios. Wiele konfliktów może zakończyć dzięki pierwszej piekielnej szarży. Przeciwnicy wylatują w powietrze często w kawałkach jeszcze przed pierwszym skrzyżowaniem broni. To jest szarża ciężkiej kawalerii, tak zwana. Szarża przeprowadzona w odpowiedniej chwili jest rozgodząca zarówno dla sił, jak i morale wroga. Zwycięzcy zrani są krwiami potem, jednak wygrana zawsze maluje się w ich takich kolorach. Pierwsze szeregi szarży pragną wciąż nowych wrażeń, jeszcze więcej krwi, a gdy walka rozpęta się na całego stos ciał, rośnie nieprzerwanie, a pole bitwy spływa spływa rzeką krwi. Premia do szarży dla armii wszystkich frakcji. Aha, to wszyscy dostali szarży. Bonus do szarży. Fajnie, że mamy, nie mamy kawalerii, tylko jeden oddział tych. O kurwa! To aż tyle mi to zbustowało? Ja pierdziele. I co się stanie, jak mi to wykryją? Budynki, czynniki pozytywne, minus 40, 140 razem 100 na 100. No to grubo! Dobra, może się nie kapną. Jezus, ale to jest głupie. Ty, ziomek. Weź go tam, zyk-zyk. Jaki ty jesteś useless? Jesteś beznadziejnym zabójcą. Dobra, Quick idzie wyjaśnić. To jest pomniejsza osada, nie? To bez murów będzie łatwiej. Poczekaj, poczekaj. To nie powinno tak działać, ale dzięki temu, że oni będą stali obok, będą brali udział w walce, w sumie nic nie będą robić, ale dostaną więcej expa za to. Także warto tu podejść. O i cyk, o i proszę bardzo. Straty 318, grabież i okupacja. Nice. Proszę bardzo, można, można. Przeklęta, gdzie jest przeklęta? Co to jest przeklęte? Gdzie jest przeklęte? A, to jest taka długa prowincja. Dobra, to są chyba orki. Orki. Orki z Majorki. Orki z Pawna. To są krasnale. Tu i cyk, cyk, cyk. Okej. Okej. O, i widzicie, awansował. Nie brał udziału w bitwie, ale ja sobie awansował. Można, można. Jedną turę to musicie poczekać. Dobra, to tą gorszą armią. Aha, tylko że to jest jeszcze świątynia czaszek. To nie, to wszyscy pójdziemy najpierw na Złotą Wieżę, a potem na Świątynię Czaszek pójdziemy, bo serio, dostępne ulepszenie osady. To mi upgrade'uj? Dziękuję. Tu coś jest? No. Kiedy to będzie miało nadwyżkę populacji? O Jezus, jak to wolno idzie! Opa! Ale my poczekamy na upgrade tego. To możemy upgrade'ować, cyk. I tu możemy, jak coś się zbuduje bardziej sensownego, to pomyślimy, co tu machnąć, okej? Okay. Ty, ale mam nadzieję, że wy mi nie ogarniecie, że tam jest osada. Guardian of the Phoenix Crown. Spadek. Czemu spadek? Przyjaźnijmy się.
Dobra tam, przed chwilą wy też z nimi walczyliście, nie obrażać się. Z wami chciałbym handeli, handeli w końcu. No dawaj handeli, no ja produkuję rzeczy, mamy czym handlować, no. Przecież ja tu produkujemy zwierzęta egzotyczne, tu jakieś te kamienie złote, drogie, szlachetne. Kurde, może to trzeba było na wyższy poziom, żeby upgrade'ować kopalnię? W sumie tylko 150 dochodu. Nieprzydzielony punkcik umiejętności. Quick awansował. Ile masz teraz? 417, a teraz masz 560. No niewiele, ale zawsze coś. Zawsze coś. Oho, chyba zrywają mowę handlową. Pachniesz strachem, mam cię za to wypatroszyć. A, od razu wojnę wypowiadają. No właśnie, oni mają tylko dwie prowincje. Dobra, on się ruszył, ale jeszcze nie wszedł. Pytanie, czy my zdążymy zrekrutować armię, bo spokojnie nas stać. Odkryto podmiasto. Nadmierna ekspansja naszego podmiasta sprawia, że zostaliśmy wykryci przez władze regionu. Może teraz Zetrzyk chce wydać pieniądze, aby na to je zniszczyć. Dobra, no wykryto nas. No happens, bywa. Opracowana technologia daje nauczkę, dyscyplina. Ty, ale to jest bez sensu, bo mamy cztery sloty. Jeden stanowi laboratorium spacz inżyniera, tak? Mamy dwa budynki, które są jedyne dwa budynki, które niwelują wykrywalność. Czyli żeby to byśmy musieli dwa budynki zbudować i tylko jeden budynek użyteczności, który coś daje. Że to jest bez sensu. To powinno być, nie wiem, z 8 slotów i sobie robisz co chcesz, jak chcesz, gdzie chcesz. Ludzie cywilizowani. Nie, machną ci 4 sloty, jeden ci zajmą. Kurwa. A tak mnie, serio, tak mnie boli, że rozbudowa osad to są obecnie te głupie kafelki, które się zapełnia. Dojdziesz w jedną turę, nie dojdziesz, całe szczęście. Zwerbuj lorda. Dyscyplina. Może być ty. Mógł mieć od 1 do 6 lojalności, ma 1. O rany, oni aż dwie tury się robią. Dobra, rób tych klan braci starczami. O kurwa, ty, bo tu aż dwie armie lecą. No dobra, trzeba się streszczać. Quicku. Czy ty sam to zdobędziesz? To jest pytanie, bo wtedy ja bym resztę tych armii... Kurwa, nie zdobędziesz tego sam. No i się schody robią. Bo byśmy to pokonali, od razu wyszli od drugiej strony na ten szlak Soteka. Możemy potracić. Chociaż to są mury, bo to jest stolica. Tutaj też światło świtu zrobiliśmy, jakieś mury prowizoryczne. Gdzie jest ten mój agent? Potrzebny jesteś. Rany, chłop tu ten siedzi. Muszę zobaczyć, tam jakieś armie są. Wyślij tą gorszą armię do pomocy Quickowi. Tą lepszą wyślij na północ. Na razie tutaj. Dobra, poradzisz sobie teraz? Poradzisz sobie, dobra, czek szybko saveik. Lecimy, kolejny oddział pat, ale gówniany, spoko. Mam duże straty. Był zabity w boju. Złota wieża. Czy tu też są jakieś kopalnie złota? Nie. Co tu mamy? Złota wieża bogów. Przychody 450. Ład publiczny, tempo badań. Przychody ze wszystkich budynków. Wszystkie regiony w tej pro... fajne. I tu jest kolejne złoże spacz kamienia. No to dawaj. Im więcej spacz kamienia, tym lepiej. Tak mi zawsze majali. Mawiali. Dobra, co możemy zupgrade'ować? Możemy stolicę zupgrade'ować. 5 tur. No dobra, wierzę się, że się obronimy. Naprawdę wierzę. Ty, a jak oni wykryją to nasze... odkryliśmy elfy. O rany, tutaj też są elfy? Porąbało ich. Czy oni się obrazili? Nie, to nie ci. Wielka potęga. Nie obrazili się za to, że mamy osadę pod ich osadą. Czemu wy nie chcecie handlować? No co za głupia gra. Tu czekamy, aż się zupgrade'uje, tu armię, cyk, cyk, cyk. Dobra, wszystko zrobione, si. Szkoda, że mnie teraz zaatakowaliście. O, leci ta lewitująca żaba. Tu będzie generał jednostki. Kurde, chłop mnie rozpocznie oblężenie, zrekrutuje tego. Tym nie podejdzie, będziemy musieli... Kurde, nie zdążę. Nie wiem, czy lepiej nie... Może zrobimy to inaczej. Bo tu się i tak nie zrekrutujemy. Tu mi stworzysz jeszcze jednego generała. A, już nie mogę mieć więcej generałów. No, zajebiście. Tu
to jak nie mogę mieć więcej generałów, to nic nie zrobię, bo chciałem to innego generała zrobić, tu zrekrutować i posłać tu potem posiłki, ale widzę, że tego nie zrobimy. No dobra. Chłop nas zaatakował, Krogar jakiś, wojownicy Saurusów z tarczami, dobra, cofniemy się. Niedobrze. Dajcie mi jeszcze 2 tury. To się dogadamy, chłopaki. No jakiś jaszczur, no nie. Potrzebuję oblężenie, ale tylko jedną armią. Czy ja tego garnizonem zaatakuję? Wrogie działanie bohatera, wykradnij technologię, sukces. Zjednoczeni przeciwko nam, rycerze Kaledoru, osada oblężona. Czemu ja walczę z każdą frakcją, z którą sąsiaduję? Rany. Nie podoba mi się to. Co to jest? No tak, to raczej tego nie wygramy. Musieliby nas szturmować. Dobra, weź to anuluj. O, mogę rekrutować, nice. Ataki powodują zatrucie, percepcja, szansa na zdobycie przedmiotu magicznego, szybkość, prędkość, ostre pazury, premia szarży, siła broni. No dobra, daj tego wataszkę. Porekrutuj, co się dam. Okej, okay, jak jeszcze jedną turę będą oblegać, to doślemy posiłki stąd. O, i teraz tak, co tu leci? Gdzie jest ten mój agent? Są 2 armie, czy mi się wydaje? Nie, to jest 1 armia. Atak na jednostki. Dzień dobry. Sukces. Super. No niewiele tego zrobiłeś, ale zawsze coś. Atak na jednostki, cyk, level up. I teraz tak. Nie chcecie na chwilę zawieszenia broni? Nie. Nie, nie, śmierdzisz myszą, nie pogadamy. I to są elfiaki. The council's voice. Się rekrutujesz? Się nie rekrutujesz, tu się rekrutujesz. Bo mogłem spróbować quickiem polecieć do tego typa. A tymi 2 armiami byśmy poszli dokończyć te niebieskie jaszczurki. Tylko że ten jest trochę pobijany, ma gównianą armię. No możemy tym typem wejść na wybrzeże węży i siedzieć tu w osadzie. Co prawda niewielkie garnizon, ale zawsze coś. Się tu bronić przez jakiś czas. To nie jest słaba armia, to jest jedna z lepszych, jakie mamy. Halo. Albo posłać 3 armie i ich wykończyć, no i to tyle. Dobra. Mam nadzieję, że stolica się obroni, na razie cofamy ich. Nie wiedziałem, że... Myślałem, że oni tu już nic nie mają i ta jedna armia sobie poradzi, będzie sobie oblegana spokojnie tą osadę, a tak to musimy zawalczyć. No ale to jest ich ostatnia prowincja, nie? I to jest przeklęta dżungla. Tu pod tym mogą być Skaveni. Jak są zniszczone osady, to pod tymi zniszczonymi osadami też może być jakiś plemię Skavenów, także... dobra, no i to musimy przeatakować. Dobra, i nawet zasadzka weszła. Czy my chcemy to ręcznie rozgrywać? Nie, no... Będą cięższe bitwy, okej? Okay? I daj mnie na uzupełnienia. Daj mnie na uzupełnienia, bo potrzebujemy... Dobra, cyk, 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 cyk. I w sumie, jakbyś przyszedł jeszcze tu... O, i odpalisz plądrowanie. Tak, jesteś u sąsiadów. 269, to chyba questa zrobimy, nie? Znaczy 2 questy. O, i widzę, że Quick awansował. Podszedł do 3 do bitwy i awansował. Potężny cios parujący... Nie, dajemy tobie parujące ostrze ten... Tak, żebyś dłużej przeżył podczas bitwy. Żebyś przypadkiem głupio nie zginął. Dobra, czy ja mogę coś upgrade'ować, coś zbudować, coś... O, tu możemy cyk. Ciekawe, ile kosztuje usunięcie takiej osady. No fajnie, że nas wykryli, ale no tutaj sobie siedzi ta osada. Twoje podmiasto zostało wykryte. Jakbym zużył jakiś budynek, to by... Spore wydatki. No nic, dobra. Na razie zostawimy to tak, jak jest. Tu się buduje, tu się rekrutuje, cyk, tu się zbudowało.
Jeszcze jedną turę, okej. Okay. Możemy rytuał odpalić, ale nie odpalamy tego, bo jak się odpala rytuał, to się respią armię chaosu, jakieś 2-3 przy pierwszej tej. One się zrespią przy miastach, które będą prowadziły rytuał. Kompletnie nas na to na razie nie stać. O, punkcik umiejętności. Dawaj to spopielenie, cyk. Okej. Okay. Koniec tury. I kompletnie nas na to nie stać. Wyjaśnimy sobie granicę, przygotujemy armię i na spokojnie zrobimy. Ten spacz kamień tak się będzie dalej ładował, także na spokojnie. Mamy czas. Wielki wir jest atakowany, panie. Wiatry magii piszczą i... No, elfiaki sobie już najbliżej siedzą w wiru i sobie odpaliły. Jest magiczny rytuał. Jego potęga wciąga i wypacza wir. Jednakże istnieje jeszcze szansa na interwencję. Znajdź tych, którzy przeprowadzają rytuał i zaatakuj ich przed jego zakończeniem, panie. No i jeszcze są te, jak jest mechanika interwencji, że tam za tam chyba za 5 tysięcy, 10 tysięcy albo 20 można zrobić ten... inwazje na miasta, które robią rytuał. Event. Zbliża się jakaś zakapturzona postać, panie. Twarz zakrywa jej kaptur, ale wystający spod niej szary, stary pysk. To przeklęty szary prorok. Znowu on. Rada swej arogancji prosi, a nawet domaga się funduszy realizacji jakichś nieokreślonych planów. Prorok przybył odebrać daniny. Jeśli Rada pragnie spaczenia, niech im będzie. Liczymy na nagrodę. Mamy 10 tysięcy hajsu, nie wiem dlaczego. Chyba te dwa questy weszły. Złożymy datek. Teraz zrobiliśmy questy. Plotka rozeszła się. Klanski usłyszał o swych czynach i wysłał spacz inżynierów, którzy mają pomóc swojej armii swoimi eksperymentami. Pozwolisz na to? Zgódź się. Należą do ciebie, rozpocznij eksperymenty, odmów. Twoja siła broni. Nie, bo czekają nas bitwy. Dobra, zobacz następujący do posplądrowania. Tak, questy porobiliśmy, dobra. Wir się robi, wrogi rytuał rozpoczęty. Jep, i my tu możemy... Nie, my nie chcemy się tepać. Interwencje, właśnie, możemy odpalić interwencję. Wyślij oddział interwencyjny złożony z jednostek średniej jakości, wyznacz mu za cel miejsce rytuału. To chyba, nie wiem, ja z tego nigdy nie korzystałem. Chyba wynajmujemy jednostki chaosu, żeby niszczyły osadę, czy coś takiego w naszej, na naszym interesie. Okej. Na forsownym marszu i tak tam nie dojdziemy. Wy się jeszcze będziecie spokojnie bronić, mam nadzieję. Rekrutuj więcej. Okej, good. Teraz tak, wy lecicie... Gdzie jest ten mój agencina? Jesteś ty, to jesteś ty. Weź tu tego bandytę. A tak na jednostki. Co to w ogóle jest? Aha, sukces! 12 poziom, no nieźle. Skrywające bomby, wysoka skuteczność podczas flankowania, skradanie, ukrycia. Nie wiem, co to jest, nas to nie interesuje. Uzupełnienie to w sumie nie byłoby głupie, żeby wrzucać go w razie czego do armii, żeby uzupełnił oddziały. Może ład publiczny też, bo na garnizony to na razie nie ma co go korzystać, bo wszyscy mają malutkie garnizony. Powiedz, że dojdziesz w tej turze. Dojdzie, nie dojdzie? Dojdzie, dobra, nice. Niszczymy tą frakcję. Nie niszczymy, bo Quick nie dojdzie, a Quick ma ogry. Szczuro ogry, które mogą rozwalić bramy. Chyba, że go zaliczy. Normalnie dojdziesz? Normalnie byś doszedł. Dobra, podejdź tu, synek. Ty też podejdź. Zobaczymy, czy damy radę. To jest duża osada? Si, to jest duża osada. Halo, czy ja mogę to... Halo, czekaj, czemu nikt tego nie oblega? Żaden tego nie oblega. Nie no, miałeś to oblegać, chłopie. O, oblegasz to. Nie, musimy to poczekać jedną turę, okej. Okay. Ej, może w następnej turze, w następnym odcinku stoczymy sobie. Bo możemy ponieść straty, bo i tak będziemy przez kilka turów wracać do siebie. To możemy ponieść straty przy ręcznej bitwie, bo generalnie jak gracie na automacie, bitwy o oblężenia to zwykle mniejsze straty się ponosi, dużo mniejsze niż ręcznie, bo wieżyczki tak was nie niszczą. I sobie będziemy mogli popatrzeć, jak horda szczurów się wlewa, także myślę, że to będzie spoko. Dostępne ulepszenie osady. Okej. Okay. Chcesz to rozbuduj. Tu się buduje, tu się mamy dwa wolne slociki, moglibyśmy...
Okej, możesz to zrobić. Na razie zostaw ten slocik 4000. Coś tu można rozbudować sensownego. Nope. Na razie nic nie możemy zrobić. O, i tu się slocik zrobił. Targowisko z przyprawami. Okej. Kolejny surowiec na handel, gdzie nikt nie chce z nami handlować. Bo nie. O, i punkcik umiejętności, szary prorok. I cyl i spopielenie na wyższy poziom. Nice. Za 3 tury zasięg ruchu na mapie kampanii. Mnichów zarazy, fala szkodników. Czy jest coś, co mi zmniejsza na przykład... Kurde, mało technologii te szczury mają, do tego mogę się przyczepić. Co mi zmniejsza... wykrycie tych podziemnych miast, imperiów? Chyba nie. Nie można winić narzędzi. Zła siła robocza jest wszędzie taka sama. Okej. Okay. Dobra, więc co? Myślę, że tutaj wam podziękuję za uwagę. Łapek w górę, soczysty komentarz. Stolicę na spokojnie obronimy. Niech takie bitwy się wygrywał. W ogóle tu mamy dwie bitwy historyczne do rozegrania klikiem. Ale to nie wszystko naraz. Prowadzimy wojnę z samą północą. Tu nam się inwazja wirów wzywa. Przybliża. Tu jeszcze inwazja tych. Tu te bitwy. Nie wszystko naraz. Spokojnie. Szczury są nie rozerwą się, tak? Tak. Jeszcze warto by jednego generała posłać, żeby zbierał te, bo na morzach i oceanach pływają takie skarby. To można złapać, tam czasami są fajne rzeczy. Generalnie hajs albo ukryci piraci. Jeszcze jedną rzecz tylko chciałem skończyć, bo my walczymy z jakimś... Oregonem. Gdzie ten Oregon jest? A to jest ten Oregon! Findol. Leśne elfy. A to są... wysokie elfy. Yep. Kurwa. To jest jeszcze jakaś inna frakcja szczurów, znaczy jaszczurok. O jest. No dobra, nie jest źle, przynajmniej walczymy tylko na jednym froncie północnym, a nie z każdym dookoła, no chyba, że ten bandyta nas zaatakuje. Co jest możliwe, bo nam cały czas spada z nim, relacje z nim spadają. Czemu? Mospasz kamień. No i dobra, łapek w górę, co wszyscy komentarze, trzymajcie się, na razie.